Siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie, oczywiście Rafał z tej strony i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku pokażę wam wszystkie zmiany. Nie bez powodu mam ubranego skina Midasa, ponieważ mamy nowego Tomigana. Nie tego, co dostaliśmy tydzień temu, ale mamy dosłownie coś totalnie nowego, czyli mityczny Tomigan. Pokażę wam dzisiaj, jak go zdobyć. No i oczywiście widzowie, na samym wstępie chcę wam powiedzieć, że jest kilka rzeczy dodanych, więc to wszystko będziemy musieli sobie zdobyć. Jest jakiś banan mityczny, w sensie to jest jakiś, właśnie nie wiem, czy to do końca jest mityczny, ale chyba tak. Na pewno dobrze tutaj byłoby nam dostać zrzut, bo będziemy tego wszystkiego szukać. Pokażę wam lokację. No i słuchajcie, za te wszystkie tutaj informacje ode mnie, które wam szykuję, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał Rafa 2, ponieważ tutaj są takie, można powiedzieć, szybkie odcineczki pod względem tego, co jest nowe w gierce. No i tak widzowie, dzisiaj dostaliśmy w grze nowego mitycznego Tomigana. Dostaliśmy banana, dostaliśmy nowe, stare rękodzieło i coś tam jeszcze chyba było. Czekajcie, czy coś jeszcze było? Nie, no to wszystko, czyli wygląda na to, że mamy takie trzy rzeczy. Jeśli chodzi o zmiany na mapie, no to zmian na mapie nie ma. Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która weszła do gry. Czekajcie, gdzie ten zrzut? On jest po drugiej stronie. No i tak, otwórzmy sobie ten zrzucik. Otwierajmy czesty, nieczesty, bo dobrze by było zdobyć tego banana przynajmniej na samym początku, bo jeśli chodzi o samego Tomigana, no to wiemy co i jak. Tutaj mamy wersję fioletową, tak, dokładnie tak, mamy wersję fioletową tego Tomigana i słuchajcie, ogólnie sprawa wygląda tak, że jeśli chodzi o banana, no to banana oczywiście gdzie możemy znaleźć? No prawdopodobnie banana możemy znaleźć w nowych chestach. Czy tak na pewno jest? Zaraz to sprawdzimy. Słuchajcie, jako że jesteśmy na kanale Rafa 2, no to tak jak mówię, tutaj będą wpadały takie odcinki z aktualizacji i dzisiejsza aktualizacja niby jest 29.1, ale no to chyba nie jest jakaś taka wielka aktualizacja, bo nie dostaliśmy nowych miejsc, nowych lokacji, no jakichś nowych, totalnie nowych przedmiotów, no to tego nie mamy. Co ciekawe, w tej skrzynce tego nie było, ale lecimy na kolejną skrzynkę. W grze mamy jeszcze inne zmiany, ponieważ na przykład Cerbera teraz będzie dużo trudniej, no może nie tak dużo trudniej, bo będzie miał 100 shielda więcej, więc to jest jedna ze zmian. Kilka takich zmian jeszcze w grze mamy, jeśli chodzi co do broni. Na pewno tu u góry powinniśmy mieć chest, on powinien chyba tutaj być, z tego co pamiętam. Tak, no, mamy tutaj chesta. Wyjdźmy sobie albo zniszczmy. Okazuje się, że tego banana tutaj również nie mamy. Ej, powiem wam, że zaczynam się trochę przejmować, że ciężko tego banana będzie znaleźć. On daje 100 HP. To sobie wyobraźcie, właśnie pytanie, czy będzie to na turniejach? Wydaje mi się, że może być. Otwórzmy sobie kolejną skrzynię. No i polecimy sobie po mitycznego Tomigana. Tylko co do nie... O, uwaga... Dobra! No i mamy to, widzowie! Mamy znalezionego banana bogów. I jest to legendarne, nie jest to mityczne. Sorki, że was troszeczkę tutaj... No, można powiedzieć, lekko Rafa oszukał. Słuchajcie, zobaczmy, jak to wygląda. Jest to banan bogów. Te wszystkie przedmioty możecie znaleźć na mojej mapie, więc jak nie chcecie grać w Battle Royale, tylko chcecie pograć tymi przedmiotami, pierwsza linijka w opisie jest kod do mapy. Na tej mapie ja już wydałem aktualizację, ona tam za niedługo powinna być i będziecie mogli zobaczyć, jak ten banan działa, więc zapraszam na mapę. Zakazany smakołyk dostępny tylko bogom olimpijskim. Stopniowo przywraca zdrowie, a także zwiększa szybkość ruchu i wysokość skoku. Czyli jesteśmy szybsi, wyżej skaczemy i w dodatku, czekajcie, co tam jeszcze było, i stopniowo przywraca zdrowie, czyli to ogólnie ma dawać 100 HP i to chyba tylko 100 HP, nie o shielda chodzi, więc obijmy się. Czy mi to wystarczy? Okej, 61, czekajcie, 61, więc jak zrobiłbym jeszcze raz to samo, i zróbmy jeszcze raz to samo, czekajcie, spadnijmy w ten sposób teraz. Mamy 36, w sumie nie wiem, czy ja dobrze, że to robię, dlatego że będziemy musieli wejść jeszcze na jacht, ale zanim wejdziemy na jacht, tutaj ja muszę mieć golda. Dlaczego? No bo potrzebne nam to jest jeszcze do jednej rzeczy, ale słuchajcie, zobaczmy na razie, jak działa banan i dobrze by było zdobyć go jeszcze jednego. Także czekajcie, czekajcie, jakby to zrobić. Weźmy sobie może to, zjedzmy. Przydałaby mi się apteczka jeszcze na później. Oj, oj, oj. Nie, dobrze, dobrze, że mnie nie wybiło. Słuchajcie, sprawdźmy, jak działa banan. Czy możemy nim rzucać? Możemy nim rzucać. Wygląda on tak na ziemi. No i co, użyjmy. Zobaczmy, jak to będzie działać. I do... Ty! Ej, to dało nam 30 od razu. A, flakon inaczej chyba też działa. Tak, zaraz wam pokażę jak. Także to przywraca nam zdrowie. I zobaczcie, wyżej skaczemy. Tak, i to dosyć... Ty! O, no, dobra, to... Aha, czyli przez działanie banana możemy być szybsi. Chociaż teraz byłem mega szybki. Czekajcie, czy ja... A! Słyszycie? Tak, czyli jeszcze tą szybkość mamy. I skoki jeszcze mamy, tylko nie wiem...
Być może to tylko działa wtedy, jak mamy... No nie wiem, widzowie, no napiszcie wy w komentarzu, jak wy to widzicie. I teraz tak, weźmy sobie, otwórzmy jeszcze tą skrzynię. Dobrze, że nogi nie złamałem. I mamy kolejnego banana, więc będziemy mogli to sprawdzić. Ale wiecie co, wejdziemy sobie zaraz do strefy i tego banana użyjemy w strefie. Zobaczymy, jak to będzie działać. Dlaczego ja straciłem HP? Okej, dobra, przejdźmy teraz do Fizza, ponieważ Fizz, na pewno dużo osób, które grają w turnieje, a wiem, że dużo osób też gra turnieje z was, no być może tutaj będzie zawiedzionych, ale Fizz podobno teraz nie trwa 10 sekund, a trwa 5, więc użyjmy go. Okej, mamy i raz. O, czekajcie, co ja robię, bo używam skoków, jeszcze raz to będziemy musieli zrobić, a tutaj znalazłem jeszcze jakąś... Czekajcie, co to jest za walizka? Czekajcie, wejdźmy sobie tutaj. Ej, coś tu jest chyba nowego. Nie wiem, czy to już było. Ej, czy to już było? Nie, to może jest jakiś zadanie. Ej, nie wiem, o co tu chodzi, ale zróbmy to. Pierwszy raz to widzę, ale no, widzowie, nieważne. Okej, czy ja coś dostanę za to, że to przejdę? Okej. Oj, dobra. Ty, ej, co jest, to jest zadanie? Ja już nie wiem sam, ty, nie mam pojęcia, więc weźmy te okręgi tutaj. Czyli to nas tak jakby zmusza do jakiegoś tam movementu. Okej, okay, go. Oj, żebym nie zginął, nie? Ty, no co jest? Okej. Okay. Widzowie, dajcie znaka w komentarzu, czy wy to kiedyś robiliście już. Aha, no i co to ostatni? A, i 4 granaty uderzeniowe dostałem. Ej, podoba mi się to tak szczerze. Okej, tylko muzyka została, ale to było naprawdę dobre, ty, to było, widzowie, naprawdę dobra. Dobra, słuchajcie, co robimy? Użyjmy tego Fizza i zobaczmy, ile on trwa. Weźmy tutaj może jeszcze jeden banan. No jednak nie. Okej, używam. Okej, no i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10. Ej, nie zmienił się ten Fizz. Dlaczego był... Słuchajcie, na Twitterze było napisane, że się zmienił, więc sorry, ale wygląda na to, że się nie zmienił. Być może tylko na competitive się zmienił. Nie wiem, jak to się stało, że tak się stało. Słuchajcie, czyli widzowie, podsumujmy. Z Fizzem, jeśli chodzi o casuale, nic się nie zmieniło, ale być może się zmieniło na turniejach, ale tego nie jestem wam w stanie powiedzieć. Słuchajcie, musimy teraz wejść do tego sejfu, dlatego że będziemy potrzebowali złota. Sejf powinien się otworzyć za 10 sekund i pokażę wam, skąd zdobyć można mityczny Tommy Gun. Nie znaleźliśmy rękodzieła, ale jeśli chodzi o rękodzieło, być może będzie tutaj właśnie. Czy to nam się już otworzy? A nie, bo musimy chyba jeszcze czekać, tak? Więc jeszcze będziemy musieli poczekać, także ja muszę sobie znaleźć coś do leczenia. Niestety. Chociaż? No, czekajcie. Aha. Tutaj, dobra, no to będziemy musieli przejść, także widzowie, ja tam szybko przechodzę i widzimy się za chwilę. A, no i swoją drogą, banany można mieć dwa i można je znaleźć na ziemi. Jeśli chodzi o Midasa, słuchajcie, Midasa tutaj już nie ma. A z tego co wiem, to on to sprzedaje. Słuchajcie, nie udało nam się wcześniej znaleźć Midasa, ponieważ on zginął. Ale zobaczcie, nie dość, że on ma zieloną tutaj głowę, a kolejny sezon już mamy pewne przecieki, jak będzie wyglądać. I to jest w sumie nawiązanie. Jak będziecie chcieli, żebym coś takiego nagrał, zostaw łapkę w górę. I słuchajcie, mityczny Tommy Gun Midasa możecie kupić za 600 zł, a ja teraz wam pokażę, jak on działa. A, no i właśnie, możecie go znaleźć na jachcie, dokładnie... tu po lewej stronie. Także słuchajcie, ja wszedłem na świat kreatywny, nie wiem dlaczego mam czerwonego skina, nie pytajcie. I tak, mamy tego Tommy Gun Midasa. Zobaczmy, jakie on ma obrażenia. 25, szybkostrzelność 8,5, pojemność 40 i czas przeładowania 3 sekundy. Zobaczmy. No, powiem wam, że czuć naprawdę rozdział drugi, jak się tego używa.